Zakończyliśmy kolejny etap przygotowań do pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. Można powiedzieć, że idziemy na razie rytmem zwyczajnym, ale czasy są niezwyczajne. Każdy z nas tego doświadcza. Z wielką nadzieją przygotowujemy plakę na tegoroczną pielgrzymkę. Odbył się konkurs. Dziękuję wszystkim za przysłane propozycje, plakaty. Wydaje się, że hasło krótkie, ale przez to też i trudne. Z tych plakatów, które zostały przysłane na konkurs, zostały wyłonione 5 finałowych, z tych 5 3 i z tych 3 wybraliśmy jeden. Jest to plakat, który wydaje się, że najbardziej spełnia całą treść, którą chcemy zawrzeć w tegorocznej pielgrzymce. To jest plakat numer 14, który przygotowała dla nas tegoroczna maturzystka z Tarnowa, która plakat był opatrzony numerem 14 i został też zauważony bardzo mocno przez wszystkich internautów. Dziękuję za głosowanie. Moim zadaniem w zasadzie było tylko przychylić się do głosowania i Martyna Zalewska z Tarnowa jest laureatką tegorocznego konkursu na plakat. Jej plakat będzie nam towarzyszył w tegorocznej pielgrzymce. Mam nadzieję, że materiały uda nam się przygotować w dobrym terminie. A czy pójdziemy trasą na pewno taką, która jest wyznaczona od Tarnowa na Jasną Górę, ale w takiej formie jak dotychczas, nie wiem. Wiem tylko jedno, że musimy czekać i patrzeć, co dzieje się w świecie. W maju mamy spotkanie dyrektorów pierwszych pielgrzymek na Jasnej Górze i będziemy czekać na rozwój sytuacji. Pan mógł raczej wiedzieć i on zdecyduje nie o plakacie, ale o tym, czy pójdziemy na Jasną Górę i w jakim wymiarze. Serdecznie Was, kochani, proszę o modlitwę, aby tegoroczna pielgrzymka mogła się odbyć w takiej formie, w jakiej Pan mógł zechce nas przeprowadzić, bo na pewno to, że mamy iść, jest zadaniem, które stawia przed nami. Ale jak, to jeszcze zobaczymy. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam i zapraszam na szlak tarnowskiej pielgrzymki, a teraz na stronę internetową i Facebooka. Tam będziemy na bieżąco już pielgrzymowali od dzisiaj z plakatem, która przygotowała nam Martyna Zalewska. Jeszcze raz serdecznie jej gratuluję.